Artur poprosił mnie, abym podzielił się świadectwem, a w zasadzie czy poselstwem, w jaki sposób zwyciężam każdego dnia pomimo trudności, ale tak im dłużej o tym myślę, to tak naprawdę, żeby wyczerpać ten temat, to trzeba by było zrobić dobry cykl nauczeń, a nie krótkie poselstwo. Więc postaram się mówić o takich najważniejszych rzeczach, dlatego krótka ściąga, którą sobie przygotowałem. Wiecie, w tym tygodniu rozmawiałem z takim kolegą, którym teraz współpracuję i tak sobie doszliśmy do takiego miejsca, że w ogóle ludzie w biznesie i menadżerowie dzielą się na dwie kategorie. Na tych, co dowożą i na tych, co nie dowożą. I tych, którzy nie dowożą, nie dopinają rzeczy, jest zdecydowanie więcej. Wiecie, ja jakiś czas temu postanowiłem w swoim życiu, że ja będę ten, który będzie dowoził. Że ja dowiozę swoje objawienia, dowiozę swoje pragnienia, staram się być człowiekiem świadomym celu i wypełnić ten cel podczas mojego życia tutaj na ziemi, a jednocześnie cały czas być szczęśliwym człowiekiem. Krótko po moim nawróceniu, wiecie, ja wcześniej w ogóle przed nawróceniem byłem takim religijnym ignorantem, więc ja w ogóle nie kumałem za dużo o co chodzi w tych sprawach. I pamiętam, że w kościele, w którym wtedy byłem, jak słyszałem od wielu braci i sióstr, że w Bogu mamy, że halleluja, zawsze mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Ja wiecie, miałem takie myślenie, że w sobie to jakby nic nie jest ważne teraz, tak? Nic nie muszę mieć. Wiedziałem jeszcze, że wie, co to w ogóle jest dokładnie wiara, łaska i tak dalej. Myślałem, że to zwycięstwo jest i wiem, że bardzo dużo ludzi zatrzymuje się na takim teoretycznym myśleniu i na pewnych mrzonkach, a później tak naprawdę usprawiedliwiając różne sytuacje, kiedy nie ma, bo jak ja zacząłem wzrastać, to ja zacząłem sobie zadawać pytania, co to znaczy mieć zwycięstwo w Jezusie Chrystusie? Co to znaczy? Co to znaczy? Czy aby na pewno jesteśmy, myślimy jak Jezus, mówimy jak Jezus, zachowujemy się jak Jezus, bo wtedy rzeczywiście odnosimy zwycięstwo. I ja chciałem podzielić to, co chcę powiedzieć na takie dwie części. W pierwszej części chciałem powiedzieć, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi ja zwyciężam w moim życiu. I pierwszym takim narzędziem jest autorytet. Wiecie, jak ja pojąłem, że my, dzieci żywego Boga, mamy władzę, mamy autorytet, to ja zacząłem w ogóle zupełnie inaczej podchodzić do otaczającej mnie rzeczywistości. Wczoraj bardzo Artur powiedział takie słowa, które bardzo mocno mnie jakby dotykają. Przed Bogiem stoisz jak Chrystus, a przed diabłem jak Bóg. I postaram się w każdym punkcie przytoczyć jakąś jedną historię z takiego bieżącego życia. Tydzień temu mniej więcej zasadziliśmy z żoną drugą plantację naszych drzew. Ona znajduje się trochę pod lasem, nie przy zabudowaniach. Oczywiście postanowiliśmy ją wcześniej przez wiarę i w modlitwie. Natomiast kiedy pojechałem na początku tego tygodnia i osoba, która się opiekuje tą plantacją, powiedziała mi, że dzień wcześniej, akurat o 21:30 przyjechał i kręciło się tutaj paru takich łebków na rowerach i tutaj teraz co powinniśmy zrobić w ogóle, żeby zabezpieczyć, tak żeby te rośliny zostały pokradzione, żeby w ogóle siatka nie została ukradziona. Wiecie co zrobiłem? Wszedłem. Podniosłem ręce, powiedziałem, uwielbiam Ciebie Ojcze, dziękuję Ci za to pragnienie, dziękuję Ci za jego realizację. I teraz w imieniu Jezusa ja zabezpieczam każdą roślinę, każdą gałązkę, każdy centymetr tej ziemi i każdy milimetr drutu i ustanawiam straż w imieniu Jezusa wokół całej plantacji. A Tobie diable przypominam gdzieś swoje miejsce i zabraniam Ci wkraczać na nią. Odwróciłem się i dla mnie temat się zakończył. Temat się zakończył. Zwycięstwem. Kolejny punkt z tych sposobów i narzędzi to jest trwanie w wierze. No to jest temat, o którym można by było mówić bardzo długo. Więc ja postaram się też powiedzieć o jednej z takich bieżących historii. Mniej więcej półtora roku temu odebrałem takie objawienie, żeby zrobić rower gastronomiczny do picia soku z marchwi. Odebrałem to, wiecie,
nie wszyscy mnie znacie. Ja generalnie w swoim starym życiu nie potrafiłem zrobić technicznie nic. Nic. Nawet dobrze rysunku technicznego narysować, nie mówiąc o wykonawstwie. Używanie śrubokręta było dla mnie sukcesem. I wiecie, dostaję takie objawienie, tak? W jakimś czasie pojawia się w ramach zespołu osoba, która ma konstrukcyjne zainteresowania. Wiecie, ja jakby zaczynam wchodzić w ten temat, tak? Ja się jakby zgadzam z Bogiem, przyjmuję to objawienie, zaczynam im stawać. Kompletnie nie wiem jak. Kompletnie nie wiem jak. Po paru miesiącach okazuje się, ten człowiek, który miał się podjąć wykonania tego roweru, mówi: w ogóle nie da się, w ogóle tego nie będzie, tam się nie da, to w ogóle nikt tego nie zrobi. Przez kilka miesięcy holowałem jakby cały temat realizacji tego i jeszcze jego niewiarę. W końcu znalazł się ktoś inny, dowiózł nam ten temat. Okazało się, że rower dało się zrobić, że nikt takiego roweru jeszcze nie zrobił. Okej, poszliśmy dalej. Chcieliśmy zacząć ten rower używać. Pojechaliśmy do sanepidu. Nieświadomie wtedy oddałem autorytet na 2 miesiące. Bo pani w sanepidzie przedstawiła mi informacje o dokumentach, które są wymagane, które rzeczywiście jakby powodowały, że straciłem przez chwilę takie jakby kierunek. Natomiast przez cały czas, przez 1,5 roku, ja nigdy nie przestałem wierzyć, że ten rower powstanie i że on będzie pracował, bo ja byłem tego pewien, że tata mi powiedział. Czy ja popełniłem po drodze błędy? Oczywiście, że ich popełniłem. I jestem też świadomy, że nie wszystkie jeszcze w ogóle zidentyfikowałem. Ale chcę ci rozwiać pewną mrzonkę. Jeśli będziesz wchodził w nowe rzeczy, jeśli będziesz krował w nowe rzeczy, a jesteś w procesie, ja jestem w procesie, więc będziesz na jakimś tam polu, na jakimś płaszczyźnie, pewne pomyłki będą ci się zdarzały, ale one nie mogą cię zatrzymać. Ja przyjąłem to objawienie i ja za tym poszedłem. I w przyszłym tygodniu, razem z Leszkiem, odpalimy pierwszego karabajka i będzie pracował. Amen. Trzecia rzecz, która była dla mnie w ogóle bardzo, bardzo ważna, i to czerpanie z krzyża. Wiecie, ja uwielbiam zagłębiać się w to i tak naprawdę zastanawiać się realnie, poszerzać się, co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty, jaki ja mam z tym związek, jaki to ma związek ze mną raczej, co to dla mnie oznacza. I wiecie, kiedy ja... Krzyż jest w centrum mojego życia. Ja wiecie, przestałem się w ogóle spinać dzisiaj. Podchodzę do jakiekolwiek, robiąc rzeczy zawodowe, czy ja coś powiem, czy ja zrobię, czy nie. Ja w ogóle jestem świadomy tego. Zaopatrzenie finansowe mam z krzyża. Zdrowie mam z krzyża. Wiele rzeczy mam z krzyża. Wiecie, oczywiście do mnie też przychodzą opresje, ale ja jestem świadomy tego, co wykonało się na krzyżu. Jakiś czas temu składałem w kościele świadectwo, że tuż po nawróceniu miałem uzdrowione kolano, które wcześniej przed nawróceniem miałem mieć operację, 1,5 roku chodziłem ciągnąc za sobą kolano. Mniej więcej miesiąc temu przyszła do mnie taka opresja, że nagle zaczęły pojawiać się symptomy bólu kolana. Ja wiedziałem, że to diabeł. Rozmawiałem z nim podobnie jak Sławek, podobnym językiem. Symptomy dobijały się do mnie przez tydzień czasu. Wiecie, ja nawet nikomu tego nie powiedziałem. Ja w ogóle nie nadałem temu rangi, bo ja byłem świadomy przez cały ten czas, że nieważne, że w tym momencie odczuwam jakiś ból w kolanie, bo moje kolano jest zdrowe. Powiedziałem o tym żonie dopiero wtedy, kiedy ja bym, nie mogąc się dobić z tymi symptomami, wycofał się całkowicie. Tak? Więc czerpanie z krzyża uważam, że w ogóle fundament naszego życia. Że dzisiaj bardzo dużo mówi się, wiele mówi się, takich pięknych, mądrych słów, ale ja mam wrażenie, że w ogóle krzyż, to wszystko, co się wykonało, tak? Że ludzie proszą, oczekują na wykonanie rzeczy, które się zadziały. Ja świadomie i odważnie sięgam po rzeczy, które są z krzyża, bo to jest moje dziedzictwo. To już się wykonało dla mnie. Moje decyzje tylko mogą mnie w tym powstrzymać. Czwarty aspekt to łaska. Łaska i moje współdziałanie z łaską. Doświadczam tego w ostatnim czasie bardzo fajnie od stycznia, kiedy tak naprawdę założyłem firmę konsultingową. Wiecie, i w ogóle na niczym się nie spinam teraz.
Poza tym, żeby słyszeć. Żeby słyszeć głos Ojca, które drzwi są otwarte, gdzie wejść, one są otwarte. One są pootwierane. Łaska działa, łaska została dana, ona pracuje. I realnie od początku stycznia tego doświadczam. Wiecie, to bardzo ważne jest w praktyce. Przestajesz się spinać na pewnych rzeczach, koncentrujesz się, przyglądasz się rzeczom, patrzysz, które drzwi i wchodzisz. Już wszyscy na ciebie czekają. Jesteś, kręcisz się dalej, kręcisz się, kontaktujesz się, rozmawiasz z tatą, kolejne drzwi, tak? I wchodzisz. Kolejny aspekt to modlitwa. To też było dla mnie ważne, wiecie, bo ja jak się nawróciłem, ja bardzo napierałem w modlitwie, ale moja modlitwa to był taki trochę słowotok. I kiedyś Duch Święty mnie zatrzymał. Jak chcesz usłyszeć odpowiedź, jak nie dopuszczasz mi do głosu? I wiecie, w pierwszej chwili, ale no, modlę się przecież, tak? Ale jak się z tym nie zgodzić, w jaki sposób, tak? Dzisiaj zanoszę pewne rzeczy, ale też oczekuję odpowiedzi. Modlitwa i modlitwa uwielbieniowa. Wiecie, czasami zdarzają się w takim zwykłym dniu, tak? Bo mamy takie zwykłe dni, jakiś taki trudniejszy dzień, tak? Wstaję rano, czegoś zapomniałem, jadę na spotkanie, źle skręciłem. W ogóle w swoim starym życiu to gdzieś w ogóle już bym się nakręcił, tak? W takich sytuacjach w ogóle nauczyłem się, w ogóle uwielbiam Ciebie, Ojcze, dziękuję Ci za cudowny dzień, dziękuję Ci, że każda moja decyzja jest dobrą decyzją. Mówię, że wiecie, 5 sekund zmienia się atmosfera, jestem szczęśliwy, zadowolony, w ogóle zdążam na miejsce, wszystko jest tak, jak powinno być. No i wiecie, ostatni z tych sposobów to tak naprawdę język wypowiedzi i kultura wypowiedzi. Nawiążę do tej plantacji, bo to było akurat na początku tygodnia, a w czwartek miałem spotkanie z innym osobą, którą współpracuję i on akurat słyszał, że założyłem plantację i mówi: słuchaj, a ty się nie boisz, że ci pokradną tę roślinę, że ci pokradną tą siatkę? I nie, nie boję się. Popatrzył, mówię, to wie, że trochę normalny nie jestem, to nie jest narzucony człowiek, ale tak mnie dało do spokoju. A co? Masz policję, ubezpieczyłeś tam w jakiejś firmie, nie? Zabezpieczyłem to w ponad naturalny sposób. Ani jedna gałąź nie będzie urwana, ani ukradziona, ani minuta. Temat zmienił, ale to bardzo ważne. Bardzo ważne w tym momencie, czy zostajemy na tym pułapie. Ja tak powiedziałem. Dla mnie, ja temat zakończyłem, stojąc wtedy tam. Na tej plantacji. Jeśli chodzi druga część, króciutko, zakres zwyciężania. Pierwsza rzecz, którą bardzo często najtrudniej się zmagać. Jeśli stajemy w prawdzie, najtrudniej się zmagać, to własna dusza. To własna dusza najczęściej mówi, ale własna dusza najczęściej się boi, pokazuje jakieś instynkty samozachowawcze. Ja postanowiłem w swoim życiu dobierać się mojej duszy. Nie zawsze to jest proste. Czasami zderzam się z tym, że ona jakby mocny opór próbuje stawić, ale nauczyłem się tego, wiecie, i są takie fajne owoce, bo w ogóle jak patrzę na siebie teraz, na tego gościa, który był kiedyś tam przed nawróceniem, to jestem tak cierpliwym człowiekiem, że naprawdę jestem szczęśliwy, wiecie? Widzę tego owoce w swoim takim codziennym życiu, że warto brać duszę na warsztat, chociaż się broni i staje w opozycji. Warto. Drugi obszar, własna cielesność. W zeszłym tygodniu, dla tych z Was, którzy mnie nie znacie, ale byłem ogromnym smakoszem kawy. I do takiej kawy koncentrat, tak? Jak siadaliśmy gdzieś, rozmawiałem i espresso wyglądało, że jest za słabe, to tak mówię, a może ma Pani jeszcze taki koncentrat? Taką gęstą i mocną. Ale wiecie, postanowiłem być wrażliwy na głos Ducha Świętego. I w zeszłym tygodniu miałem wyjazd o 4 rano. Obudziłem się o 2. Z bolącą głową. Żadnej presji, wiecie, żadnej presji takiej na umyśle. Jakby nic, co mnie blokuje czy stresuje. Ale w ogóle świadomie, źle się czuję, tak? I płynie to przekonanie w ogóle. Zostaw tą kawę.
okej. Okay. Wiecie, i kocham to, że kiedy zgadzasz się z Bogiem, kiedy podejmujesz decyzję, że się zgadzasz, tak, to w ogóle smak kawy nie odszedł. Amen. Się nie chce kawy. Amen. Kolejny obszar, one się po części łączą, te rzeczy, ale tak postanowiłem je wymienić, to zakres zaciężania w ogóle nad diabłem i nad jego opresjami, wiecie, i ja zrozumiałem, że diabeł przychodzi z pewną małą myślą, tak, taki ziarenko gorczycy, porozważaj mnie, tak, porozważaj mnie, i wtedy ta myśl pączkuje. Na takim przykładzie, jak tłumaczyłem moim dzieciom kiedyś, tak, że w jaki sposób podchodzę do tego, kiedy wyczuwam, że jest pewien nacisk na mnie, myśli, tak? Ja nie wchodzę, nie próbuję na poziomie intelektu zrozumieć, czy ja mam rację, czy diabeł, tak? Wiem, że to nie jest ta metoda, więc zawołałem kiedyś dzieci, to dzieci mówiły mi, bo Julian często przychodzi i mówi: tato, diabeł mnie straszy, wtedy jakby razem stajemy i rozwalamy rzeczy, ale Duch Święty wtedy wiem, że pokierował mnie, wziąłem balona, zacząłem go dmuchać. Mówię, zobaczcie, jak przychodzi diabeł, to on się stara, żeby ta myśl w taki sposób rosła. Tak? Napompowałem balona, który był większy od ich głowy, czy wydawało się, że w ogóle ich ogarnął. Mówię, a teraz weź szpilkę. Mówię, przeknij to. Tam nic nie ma. To jest puste. To jest tylko otoczka i strach. A tą szpileczką jest twój język. Uderz w niego teraz. Uderz i tam nie zostanie śladu. Wiecie, ja tak żyję, ja tak robię i dzięki temu widzę, że mam spokojny umysł. Nie uciekam w rozważania z diabłem w zakresie tego, co próbuje mi podać, a próbuje mi podać tak samo jak i wam każdego dnia, próbuje mi coś podać. W każdym temacie, który się akurat dzieje, próbuje coś podsunąć. Ale wiecie, już sam parę razy skorzystałem z tego. Balonika, szpileczki, fru! I po temacie. Kolejny obszar, zakres zaciężania, to okoliczności. W ogóle nie dopuszczam do takiej sytuacji, żeby okoliczności miały wpływ na moje decyzje. Albo z góry ustanawiam w modlitwie okoliczności, jak one będą wyglądały, albo jeśli one są niesprzyjające, to przeciwstawiam się im i ustanawiam zmianę tych okoliczności. Pilnuję tego, aby okoliczności nie wywierały wpływu na moje decyzje. Kolejny obszar to i zakres zwyciężania to moje objawienia i pragnienia. Ja jestem liderem moich objawień. Ja. To ja mam je dowieść. Na jakimś odcinku może ktoś jeszcze też. Ale jestem tego świadomy. I tutaj absolutnie nie oddam diabłu autorytetu. Nie wycofam się z wiary, tylko krok po kroku będę realizował objawienia i będę szedł za moimi pragnieniami, tak? Bo on jest ten, który daje chcenie i ten, który daje wykonanie. Więc to jest taki ważny zakres zwyciężania. Wreszcie również w domu, tak? Jestem mężem, jestem ojcem. Ustanawiam życie rodzinne naszego małżeństwa, naszych dzieci. Nauczyłem się tego, zobaczyłem, że to działa. Robię to regularnie. I ostatni zakres zwyciężania to jest cały zakres moich modlitw wstawienniczych. O wszystko, co się modlę indywidualnie, o wszystko to i o każdego, i osoby, które się modlę, jak również na modlitwach wstawienniczych, ja bardzo poważnie do tego podchodzę. Ja nie podchodzę do tego na zasadzie odklepania pewnej regułki. Ja staję w tym i ja nie oddaję w tym autorytetu. Ja jestem świadomy, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, tak? Tylko wierzcie, że otrzymaliście, spełni się wam. Amen. Ja jestem świadomy słów Jezusa, ja je analizuję i staję w tym i się nie wycofuję. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest skondensowane przesłanie i szczególnie do tych z was, którzy jesteście gdzieś na początku drogi z Bogiem, albo też wyszliście z różnego rodzaju powikłań jakichś, to zakres i sposoby zwyciężania są bardzo ważne. Wiecie, u nas się bardzo dużo mówi, w ogóle w Kościele bardzo dużo się mówi o różnych rzeczach i nazywa się to nauczaniem. Natomiast w
wiecie, z nauczaniem to jest tak, że nauczanie to musi dać ludziom narzędzie do ręki. To jest, rozumiecie, o co chodzi? Że nie wszystko to gdzieś jest nauczanie. Nauczanie daje ci narzędzie. Natomiast ja widzę mnóstwo chrześcijan, którzy są naładowani informacją, natomiast nie posiadają narzędzi, nie używają, nie umieją używać tych narzędzi. Nie potrafią używać tych narzędzi. Wiecie, ja mówiłem wczoraj o tym, że ja uczyłem się, jak się nawróciłem, zacząłem narzędzia zbierać. Zacząłem kupować narzędzia, bo nie miałem narzędzi. Ja mam w domu właściwie wszystko, co mi jest potrzebne do tego, żeby cokolwiek w domu naprawić. Wiecie, wczoraj mieliśmy awarię kanalizacji, bo mieszkamy w takim budynku, gdzie są rury, które mają 40 lat. I tam jest, te rury się zatkały. To była ciekawa sprawa, ponieważ jest rura, teoretycznie jest przepływ, wszystko teoretycznie jest pięknie, w praktyce natomiast jest kicha. Tak? Dlaczego? Bo rura jest niedrożna. Jest niedrożna rura. I teraz wiesz, co zrobić z tą rurą? Możesz tam grzebać sobie czymś, tak? Widelcem najpierw grzebałem, potem grzebałem taką łyżką drewnianą długą w tej rurze. Chciałem, wiecie co chciałem zrobić? Chciałem najmniejszym nakładem sił, energii i czasu, ponieważ była godzina, załóżmy, 22. Chciałem nie pobrudzić, chciałem tam wszystko. Mówię, nie pobrudzę tego wszystkiego jeszcze. My zrobię to tak po prostu lajtowo. Miałem przygotowane moje ziółka na wieczór, położę się spać. Ostatnio spałem 3,5 godziny, dzisiaj się położę troszkę wcześniej, wstaję rano. O co chodzi? Grzebię tą łyżką drewnianą w ogóle i słyszę głos. W ogóle nie unikniesz tego bałaganu. Dobrze. Co idę robić? W ogóle idę po narzędzie. Zszedłem do piwnicy po sprężynę, tak, którą sobie nabyłem wcześniej. I zacząłem tą sprężyną kręcić. Nic to nie dało. Okazało się, że tam było takie zapomnienie. W ogóle. A dalej, bo dalej próbuję nie zrobić bałaganu w tym wszystkim. Że tą sprężynę tam wciskam i ten sam głos. W ogóle nie unikniesz bałaganu. Dobrze, mówię, w ogóle wyrywałem te rury. Mówię, koniec, woda się leje. Złożyłem tą sprężynę na 4, wsadziłem ją do środka. Proszę ciebie, jak to wszystko poszło, proszę ciebie, rozumiesz, byłem. Ja nie byłem taki brudny nigdy. Aż 45 lat byłem. Rozumiesz? Ja miałem tak ten brud, który tam był w środku, ten syf. Włożyłem łazerię, glazurę, wszystkie rzeczy na mnie. Ja się szorowałem środkami, człowieku. Ja do tej pory mam czarne paznokcie, nie wiem, co mam z tym zrobić. Tego mi nie wzięła chemia. Naprawdę, po prostu masakryczna rzecz. Ale o co chodzi? Wziąłem od prysznica, odkręciłem ten prysznic, wsadziłem tą rurę, mówię do Agaty, odkręcaj tą wodę. Odkręciła gorącą wodę, mówię, mamy drożność. Mówię, rozumiesz? Oczywiście na czym rzecz polega? Pomarnowane ręczniki, brud naokoło, trzeba było to wszystko posprzątać. Została mi godzina pierwsza, Agatę w 14:30. Generalnie jak ona to skończyła, też wszystko robi, bo to było pierwsze spać, Agata jeszcze 1,5 godziny docierała po mnie to wszystko. Ale co się dzieje? Żeby zrobić porządek, tak? Musisz zdecydować się na chwilowy problem. Musisz się zdecydować na chwilowy problem. I musisz co zrobić? Użyć narzędzi, a nie substytutów. Rozumiecie, o co chodzi? Religia podaje ci substytuty i chce, żebyś myślał, że te życie chrześcijańskie to będzie lajcik. Pod tytułem, proszę ciebie, że Jezusik, rozumiesz, krzyżyk i jakieś inne tam, proszę ciebie, zabawy. A prawda jest taka, że rura musi być drożna. Rozumiesz? A żeby rura była drożna, to musi być chwilowy bałagan. I trzeba użyć prawdziwego narzędzia. Nie żadnego substytutu. Trzeba prawdziwie zafunkcjonować. Michał mówił o pewnych prawdziwych rzeczach. Wcześniej słyszeliście świadectwa. Prawdziwych rzeczy. Prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy.